Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Jestem na swoim właśnie YouTube studio. Przeglądam sobie komentarze i tutaj jeden pan to mnie zadziwił. Mikołaj Neronowicz. Czy RX 6600 XT to ATI Radeon, czy AMD Radeon? W sumie to, że AMD to pewniak. Moja odpowiedź. AMD przejęło ATI Radeon, a co do RX 6600 XT, to bardzo dobra wydajnościowo karta graficzna. I dalej pan tutaj odpowiada. Do grania zdecydowanie dobry sprzęt, biorąc pod uwagę cenę właśnie. Kupiłem tą kartę i będzie to mój pierwszy Radeon. To oprogramowanie działa na sterownikach MESA czy własnościowych. Ja to, co to on jeszcze, jako, szczerze mówiąc, jako grafik 2D i 3D, działający tylko w Linuxie, mam trochę obaw związanych z tym zakupem. Nie wiem na... Poczekajcie, nie wiem na przykład, czy doinstalując oprogramowanie.com zmienia się sterowniki na własnościowe jednocześnie, czy tylko uzupełnia otwarto źródłowe MESA, a są one konieczne do obsługi GPU w Blenderze. Wszystko wyjdzie w praniu. Dzięki za materiał. A proszę bardzo, panie kolego. Tak, MESA i wszystko powinno być ok. Linux, Ubuntu współpracuje dobrze z AMD Radeon. I to jest moja odpowiedź tutaj na pana pana kolegi komentarz. Słuchajcie, bo to właśnie jest tak, że AMD wydało właśnie sterowniki do RX 6600 i wszystko ogólnie powinno działać dobrze. Powiem wam szczerze, powinno działać temu panu dobrze, bo przecież RX 6600 to jest nowsza karta i wydajnościowo już jest o wiele i powinno wszystko mu dobrze działać, bo jak znam życie i siedzę trochę na Linuxie, to powinno wszystko działać. Zresztą ja jako jedyny w swojej miejscowości miałem Intel Arc A370. Dostałem od Intela na testy, tydzień czasu, testy przeszedły na Linuxie, wszystko dopierdala jak głupie, no bo Intel Arc A770, A370, nie 770, ma pełne wsparcie driverów w Linuxie. No więc, jak mówiąc, po prostu jest zajebiście i zielone liście, wszystko jest dobrze i powinno tobie, kolego, wszystko działać w Blenderze. Na przykład powiem ci, że mi działa. Ja mam, panie kolego, Ericsa 588 GB OC XFX. Tam, kurde, jeszcze tego bym musiał wymawiać, ale jest to ten RX 580, który był najbardziej zajebistą kartą graficzną w 2017 roku. I on doskonale działa na Linuxie i nie ma z nim żadnych problemów. Ale zaraz, żebyś nie poczuł się pokrzywdzony czy coś, zaraz sobie wyszukamy. No dobrze, i mamy driver support. No i zobaczcie, mamy Ubuntu. Klikamy sobie Ubuntu. Chuj z baterią. Zobaczcie. Bo coś mi choroba bierze. Oprogramowanie Radeon dla systemu Linux w wersji 22.40 dla systemu Ubuntu 20.05. No i mamy tutaj plik.
pobierasz, odpalasz w systemie Linux. Po prostu tylko musisz kliknąć właściwości, uprawnienia i wykonywanie, zaznaczyć wykonywanie tego pliku. I to wszystko. I on się ładnie otworzy i będzie wszystko działać. Więc sterowniki dla RX-a 6600 XT są. Są i nie ma z tym żadnych problemów. Od razu znalazłem ci sterowniki dla Ubuntu. Są sterowniki, proszę bardzo, to są te sterowniki. Czekajcie. XT. Pek. Zobaczcie. Ale znowu, są sterowniki pod Ubuntu. Nie no, nie ma to jak durne reklamy, zobaczcie. Nie, musisz to kliknąć. Spierdalać kutasy. Nic nie muszę klikać. I mamy oprogramowanie, czyli sterownik graficzny. Oprogramowanie Radeon dla systemu Linux w wersji 22.40. Dla systemu Linux Ubuntu 20.04.5 HVE. Wersja 22.40, rozmiar pliku 14 kilobitów. Jest? Jest. I tu mamy instrukcję sterownika oprogramowania. To jest, proszę, ludzie, to jest, to ma, łatwo można zrobić i tak dalej. O, i tu mamy informacje o wersji, co tak naprawdę się znajduje. A tutaj przeczytam kawałek. Ten przedpremierowy sterownik dla systemu Linux w wersji jest w pełni przystosowany do obsługi kart graficznych AMD Radeon RX z serii 7900. Starsze układy te są obsługiwane, ale oczekują na pewne komplikacje. No to tu naprawdę można sobie poczytać, wiele informacji jest przydatnych, więc jak powiem wam tak, że powiem wam tak, jeżeli ktoś wam powie, że do Radeonów na Linuxa nie ma sterowników, to jest po prostu nieoczytany i jego wiedza jest na poziomie Neandertalczyka, bo tak naprawdę sterowniki są, tylko trzeba umieć ich poszukać. A jeżeli, jak to się mówi, jeżeli byście mieli jakieś wątpliwości co do sterowników, to polecam kanał pana Bartka Świat Linuxa i pan Bartosz tam bardzo dużo rzeczy omawia. Ja pracuję, nie mam zbytnio czasu na takie rzeczy, żeby siedzieć godzinami, omawiać sterowniki i tak dalej, ale pan Bartosz z kanału Świat Linuxa bardzo dobrze omawia pewne rzeczy. Dobra, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Pozdrawiam swoich widzów i widzów w ogóle wszystkich na YouTubie, pasjonatów i miłośników systemu Linux, do których sam należę. Powiem wam tak, działam 3 lata już prawie na Linuxie i jestem zajebiście zadowolony. Nie chcę przechodzić z powrotem na Windowsa, bo jest to bezsensowne. Okej, na razie.